Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tor152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, myślę, że dzisiaj będziemy wyruszać do kolejnego miejsca. Wiemy już, jakie jest nasze zadanie główne i naszym zadaniem jest odszukać 5 artefaktów Adanosa. No, nie wiemy niestety, gdzie one mogą się znajdować. Wszystko, co znajdą, jest dostarczane do Geldern. Tak, ale my nie wiem, czy zaczniemy od Geldern. Wydaje mi się, że to byłoby głupie, takie nie na miejscu. Mamy teleport do Xardasa, więc zawsze możemy się do niego udać i go poinformować. Ja chciałabym się udać przede wszystkim do Cape Dan, ponieważ tam u Buforda myślę, że już możemy się nauczyć lepszej walki mieczem i być może parowania. Chociaż na parowanie raczej będzie za mało jeszcze tych punktów. Ale na pewno tutaj nam fajnie wejdzie właśnie ta walka bronią jednoręczną na wyższym poziomie. Witaj, Buford. Nauczysz mnie walki? Lepsza walka bronią. Chcę lepiej walczyć mieczem. Nie ma sprawy. Siła wojownika nie polega na jak najmocniejszym uderzaniu mieczem. Znaj pozycję wroga. Rób zamach całym ciałem, a nie tylko ramieniem. Zapamiętaj tę zasadę i stosuj się do niej. Dłużej pożyjesz. Super. No i mamy 7 punktów. Na parowanie już mi nie starczy. Musimy poczekać do kolejnego poziomu. Z kolejnych rzeczy, które moglibyśmy się nauczyć, to jest cichy łowca. I myślę, że na to nam jeszcze punktów starczy. Znaczy się, Jezu, jaki cichy łowca. Pozyskiwanie skór gadów. To wymaga cichego łowcy, którego już mamy. I tutaj już pomału te skórki też by było fajnie właśnie zainwestować w to. Zastanawiam się, czy pójdziemy w łuk, czy pójdziemy w kuszę. Raczej nastawiałabym się na kuszę, bo tym razem chciałabym zagrać też trochę inaczej. Zawsze grałam gdzieś tam pod łuki. Teraz raczej kusza mnie interesuje bardziej. Obdzierać skóry gady. Dobrze. Akurat powinno nam na to starczyć punktów. Pokaż mi, jak obdzierać ze skóry gady. Gady to strasznie wytrzymałe bydlaki. Żeby ściągnąć z nich skórę, musisz ją rozciąć na całej długości. Potem zdejmij skórę, zaczynając od tyłu, ale zrób to bardzo powoli. Dobra, na to nie mam już punktów. Czy w coś jeszcze mogłabym zainwestować? Prastara wiedza to może nie, złodziejskie alchemia. Alchemia, no to mikstury stałe kiedyś, ale to 60 punktów wymaga, to trochę jest. Otwieranie arcytrudnych zamków. Jeszcze się nie spotkaliśmy z takim zamkiem, więc tutaj bym też na razie to zostawiła. Kradzież kieszonkowa mnie w ogóle nie będzie interesować. Targowanie się by się przydało, ale to wymaga 50 złodziejskich. Obalenie, morderstwo i mistrz złodziejstwa. To raczej też nie będzie mnie interesować. Tak mi się wydaje. Tutaj by się przydało nauczyć akrobatyki i tych odporności z czasem również by się przydało. Ale to też na razie jeszcze tego nie potrzebujemy. Kowalstwo też chwilowo, nie? No myślę, że tutaj możemy chwilowo zostawić wszystko tak, jak to wygląda. No i szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie powinniśmy się udać. Idąc takim tropem, ominęłabym Monterę z jednej strony, bo jak pójdziemy do Montery, to usłyszymy o okarze, która jest tutaj, bodajże. I później w okarze będzie mowa o Gocie, a w Gocie będzie mowa o Węgardzie. I to się zrobi taki sznureczek, a ja bym jeszcze nie chciała iść do króla, bo mi jakoś bardzo na tym nie zależy. Najlepiej by było wyruszyć w stronę Montery i udać się na przykład do Trellis. Ewentualnie. Ewentualnie, tak jak nam Xardas mówił, udać się do Geldern. Tylko, że wtedy z Trellis byłoby wygodnie w miarę. No nie wiem. Zawsze szłam do Montery, ale prawda jest taka, że i tak musimy się kierować na Monterę, jeżeli chcemy zajść do Trellis, czy gdziekolwiek indziej. Więc chyba tak zrobimy. Wiecie, bo ja tak myślę teraz o tych artefaktach głównie. I no, to będzie taki sznureczek. A jednak stolica mnie mało interesuje w tym momencie. Ja myślę, że chciałabym się dostać do stolicy dopiero później, a jak już pójdziemy do Goty, no to już do stolicy będzie bardzo bliska droga. Z drugiej strony, jesteśmy już na takim etapie, że przydałaby się lepsza zbroja, czyli przydałoby się troszeczkę buntownikom pomóc.
A co za tym idzie, no wypadałoby wyruszyć do Montery. I teraz też takie pytanie. Do Montery mamy dwie drogi. Jedną prowadzącą przez obozowisko bandytów, a drugą prowadzącą przez obozowisko druidów. I teraz pytanie, gdzie by się udać? W ogóle ile tych jelonków, jeju! Ale by fajnie wyglądacie tutaj. No ale ja nie będę im robiła żadnej krzywdy. Na eksplorację jeszcze okolic Ardei też przyjdzie pora, bo mogliście już zauważyć tą jaskinię właśnie z tymi umarłymi. No, to będą rzeczy raczej na później. Powiem wam, że trochę mi się teraz niewygodnie gra, bo zrobiłam sobie rany w palec. Zawsze mi się dobrze sterowało palcem nie wskazującym, tylko właśnie środkowym. A teraz muszę się przerzucić na wskazujący. Przez to, że boli mnie środkowy, to mi tak dziwnie tym wskazującym. Montera. Aha, bo ten jeden znaczek jest od tej strony, a drugi jest od tamtej. Dobra, no. Kurde, no jak mi jest... Boże, niewygodnie mi jest, strasznie. Masakra. Właśnie, bo mi się przypomniało, że mamy teraz telekinezę. I ona powinna mi pokazywać rzeczy. Okej, dzik. O, jak miło, poczekałeś. No, czuję tą lepszą walkę. Wiecie co, ja bym sobie tą telekinezę wzięła tutaj na pasek, pod siódemkę. Miksturek nie mam żadnych leczniczych, ale to myślę, że sobie jakoś poradzimy. Dobra, tu jest jelonek, to niech sobie będzie. Miałam powiedzieć, dlaczego on nie ucieka. Dobra, a jak duży zasięg ma ta siódemka? Wydaje mi się, że troszeczkę słaby ma zasięg. Tu mamy kolejnego dzika. Ała! Czy tu jest jakaś jaskinia? Czy mi się wydaje? Tu są jelonki, ale jest też jakiś kryształek. Kolejny dzik. W sumie to zaraz się okaże, że idę do Trellis chyba. Nie no, to jest akurat właściwa ścieżka do Montery chyba. Z tego co mi się wydaje. Dobra, awans na kolejny poziom. Czyli moglibyśmy się już czegoś nauczyć. Ach, bo tutaj jest ta jaskinia. Dobra, to ja troszeczkę głupio poszłam, bo postanowiłam iść tak jakoś dziwnie naokoło. Ale tak, my teraz mamy te punkty na to parowanie, nie? A no mamy. No to myślę, że się jeszcze wrócimy na szybko do Cape Dan. Do Montery daleka droga. Bardzo daleka, więc myślę, że zajmie nam to sporo czasu. Myślę, że się nie wyrobimy w jednym odcinku, żeby tam dotrzeć. Szczególnie, że no jest tego trochę. Buford, wybacz, że ja ci tak zatruwam życie. Ale chciałabym parowanie. Naucz mnie parowania ciosów tarczą. Droga tarczy to droga żołnierza. Posłuchaj, tarcza to twój najlepszy przyjaciel. Zawsze miej ją przy sobie. Ochroni cię przed większością ataków, nawet przed strzałami. A, jeszcze jedno. Tarczy nie nosimy na tej ręce, którą trzymamy broń. Ja nie wiem, czy ty masz mnie za idiotę, czy nie wiem co. Dobra. No to możemy założyć pierwszą tarczę i to będzie ta tarcza. To damy sobie tarczę pod dwójkę. Łuk damy pod trójkę. Pieczonki damy pod piątkę. Strzały damy pod czwórkę. Chociaż strzały nie muszę mieć na pasku. W ogóle. To może by się przydało dać coś innego? Nie no, nie wiem. Może jednak pod czwórkę damy. Wódę damy pod piątkę. Czary zawsze można od końca sobie ewentualnie trzymać. Chociaż...
telekineza mogłaby być na szóstce normalnie. Tak to zrobimy. Póki nie mam mikstur leczniczych, no to będziemy tak to robić. No i teraz znowu musimy biec z powrotem całą tę drogę. No niestety. Zastanawiam się, czy Montera to jest dobry pomysł. Od razu. Niby mamy wzmiankę o Geldern. Ale do Geldern też nie jest tak prosto. Szczególnie, że to jest dosyć wymagające miasto. I teraz aktualnie naszym zadaniem jest w sumie przemierzyć kontynent. Przemierzyć morze, pustynię. I później drugą pustynię, tylko że lodową, czyli Nordmar. Ale tak jak mówię, w Nordmarze nam się nie spieszy, bo zanim my będziemy jakimiś takimi większymi koksami i odbijemy na przykład nie wiem co, to trochę minie. I też się tak zastanawiam właśnie, czy warto od razu się tak rzucać na to wszystko. Ile ja mam reputacji u buntowników? 13. I teraz jak my stoimy z zadaniami? No tutaj nie mamy żadnych zadań. Wszystkie zadania są tutaj, ewentualnie w klanach, bo tam żeśmy wchodzili do klanów. Helm Einara to jest klan ognia. No, ale my potrzebujemy pochodzić tutaj i tak naprawdę nie mamy żadnego punktu odniesienia. No, słyszeliśmy o Monterze, więc Montera jest chyba punktem, gdzie należałoby się udać. Wiecie, to jest takie trochę niespójne, bo Gothic 3 jest otwartym światem i to widać i to po prostu, nie wiem, słychać, cokolwiek. Ale jest tutaj fabuła, jakkolwiek by niektórzy nie chcieli tej gry skrytykować, to można powiedzieć, że pokazałam tą fabułę, nawet i w ostatnich odcinkach, biorąc pod uwagę, że po prostu poszłam za Xardasem, tak? Dowiedzieliśmy się, że był Faring, pomógł wygrać i że tam przeszedł przez przełęcz, bo chyba tego też się dowiedzieliśmy. Chociaż nie wiem, czy tego nie dowiadujemy się od Flinta, z którym nie pogadałam w ogóle Faring, a powinnam. Ale wiecie, o co chodzi. Mimo wszystko to jest takie dosyć raczej spójne. Czy ta telekineza w ogóle cokolwiek pokazuje? W ogóle mi się kojarzy tutaj. Że tu warto pochodzić. Pamiętam, że kiedyś sobie eksplorowałam właśnie tutaj te tereny. Bo tutaj raczej nic zabójczego nie żyje. Powiedziałam coś takiego? No, widzicie, kolejny dzik. A co w tym jest zabójczego? Kompletnie nic, moim zdaniem. Ha. Ej, nie kojarzę tej miejscówki. Ani trochę. Coż by miało być w tej jaskini tu? Znaczy wiecie, ja pamiętam właśnie, że ja bardzo dużo miejsc eksplorując, jak grałam ostatnimi czasy. Ja nie skończyłam wtedy gierki, bo chyba gdzieś... No, po prostu nie skończyłam jej. Ale pamiętam właśnie, że sporo sobie wtedy chodziłam. I sprawdzałam okolicznych terenów, na których nigdy wcześniej tak naprawdę nie byłam. I wtedy okazało się, że jest bardzo dużo miejsc, w których można coś fajnego znaleźć. I wtedy dużo łatwiejsze okazało się znalezienie chociażby starych skrzynek, bo tak naprawdę zauważyłam, że jest taka wymiana. Albo znajdujemy starą skrzynię, albo znajdujemy ciężką skrzynię.
I to była taka główna rzecz, którą udało mi się zauważyć. O, tu jest na przykład kolejny nosorożec. I to się rzadko bardzo zdarza, żeby ich spotkać. Osobiście mi się wydaje. Dużo nosorożców, chociaż... Nie, nosorożców tych właśnie takich... Tych jest mało w Myrtanie. Niestety nic z niego nie wyciągnę oprócz mięska, bo nie nauczyłam się jeszcze tych rogów. No ale chyba nic straconego nie będzie. No i właśnie, jest chociażby metalowy kufer. Wiecie, ja tak bardzo luźno chcę przejść tą serię, że jak... Bo ja na początek, jak nagrywałam dla was serię za chyba... Za pierwszym razem to w ogóle wyszły tylko 2 odcinki na światło dzienne chyba. Bo seria się w ogóle nie przyjmowała, bo wtedy miałam bardzo mało widzów i po prostu większość osób nie chciała tego oglądać, najzwyczajniej w świecie. O, właśnie, krwiopijce jakieś tu można znaleźć. Ale teraz, z biegiem czasu, jest tym trochę inaczej, bo teraz wyświetlenia są całkiem fajne na tych filmach. Jestem zadowolona, jeżeli mam być szczera. O, o Boże Święty. Co jeszcze dostanę? Nie. Krwiopijce najpierw. Tego się nie spodziewałam. Uff. To było trochę ryzykowne, bo myślałam, że jest tylko jedna, a były nagle 4. Okej, ale kontynuując mój wywód. Wtedy, wiecie, było z tym wszystkim różnie. I ta seria najzwyczajniej w świecie nie miała sensu. Jak później przechodziłam Gothica 3 na kanale, gdzie serię musiałam zawiesić z przyczyn takich po prostu, że miałam nagrane filmy na zapas, okazało się, że materiały głosowe się popsuły. No i po prostu nie opłacało mi się, jakby, wiecie, jeżeli nagrałam materiał na 2 godziny i chciałam go przepołowić na pół albo na półtorej i okazało się, że nie mam nagranego głosu, to przepraszam, co ja miałam zrobić? No to po prostu, wiecie, mogłam podkładać głos po skończeniu, ale to byłoby co najmniej głupie i co najmniej dziwne. Więc wtedy po prostu podjęłam decyzję o tym, że ta seria zostanie zawieszona. I ja na tej serii bardzo... mało eksplorowałam, a mimo wszystko przecież Gothic do tego po prostu służy. A ja praktycznie większość starałam się wam uciąć, żebyście tego po prostu nie widzieli. I często chodziłam i ekspiłam sama poza filmem, na przykład, i zwiedzałam sobie, a nie na nagraniu. To znaczy chodziłam tylko w jakieś określone tylko miejsca, żebyście zobaczyli tylko określone rzeczy. I to z jednej strony jest bardzo wygodne, bo nie ma takich odcinków, tak jak na przykład ten, że się po prostu chodzi i w sumie nic się nie dzieje, bo nie oszukujmy się, no co się takiego dzieje, no. Zwiedzamy sobie jakąś jaskinię, o mój Boże, ja naprawdę tu wlazłam. Mam nadzieję, że jesteś sam. Kurwa, nie jesteś sam. Niedobrze. Tutaj jest chyba właśnie stara skrzynia. Zresztą zaraz się okaże. Dostanę zaraz w plecy. Widzę, że te pełzacze na pewnym etapie one tak jakby się dystansują od bohatera i jak widzą, że bohater jest silniejszy, to nie atakują. Oho, mówiłam coś o nieatakowaniu, tak? Ała. Dobra, z was też niestety nic nie wyciągnę, ale właśnie sami zobaczycie pewnie za chwilę, że tutaj jest faktycznie ciężka skrzynia. Odpalmy może pochodnie, bo nic nie widać. O, zawsze tutaj laguje właśnie, jak się pochodnie odpali. Jest stara skrzynia? No oczywiście, że jest stara skrzynia. To jest właśnie rzecz, którą zauważyłam. Bo już myślałam, że czysta sztaba. Nie, na szczęście... Znaczy się na szczęście, no zwykła. Czystą sztabkę można podobno znaleźć w... tych kufrach, które są na jeszcze wyższy poziom. Nie ma ich dużo w grze, ale jest ich parę. I z jednej strony wypadałoby się jak najszybciej tego nauczyć, bo nigdy nie wiadomo, kiedy natrafimy na tą skrzynię podczas naszej eksploracji.
I w sumie ja mogłabym zrobić to trochę szybciej. Chociaż nie powiem, aktualnie będzie się trochę zbagował i nie kucał. Ale okej, no. I kto by z was pomyślał, że to jest taka jaskinia? No nikt, bo nikt tutaj praktycznie nie wchodzi nigdy. No i wiecie, ja cały czas gadam o jednym i tym samym, ale po prostu dla mnie to jest zawsze takie zaskakujące. Że ja właśnie postanowiłam przejść tego Gothica 3 nawet samemu tak dogłębnie, na 100%. I tak samo zależało mi na tym, gdy przechodziliśmy teraz niedawno właśnie chociażby Gothica 2 klasycznego. Chociaż tam, no tak jak wiedzieliśmy, nie było sensu tego robić, bo mieliśmy większość rzeczy ogarnięte. No co my tam mieliśmy zwiedzać tak naprawdę? No nie było za bardzo co. Tutaj jest dużo miejsc do zwiedzania. Znaczy tam też było dużo, ale nie było sensu po prostu chodzić i specjalnie tego robić dla expa. Bo jak na przykład w Gothicu 3 ma to sens pod tytułem, nie wiem, wydamy to na przykład w punkty życia albo w punkty wytrzymałości u Innosa, no to nie oszukujmy się, ale w Gothicu 2 nie było czegoś takiego. Można się było za takie punkty tylko modlić do Innosa i to było tak naprawdę wszystko. Tam zaraz pójdziemy. Stój. Ani kroku dalej. Spokojnie. Nie chcę ci zrobić krzywdy. Najnosa. Myślałem, że jesteś jednym z tych orkowych najemników. Opowiedz mi o tej okolicy. Jesteśmy w kompletnej górze. Nie ma tu żadnych miast. Łańcuch górski na północy oddziela wybrzeże od krain centralnych. Podążaj ścieżką na zachód, a dotrzesz do Montery. Jeśli oczywiście bandyci nie poderżną ci po drodze gardła. Nie boisz się, że orkowie cię złapią? Orkowie są nieuważni i hałaśliwi, kiedy przemierzają lasy. Słyszę ich z odległości pół mil. Jedyne, co mnie niepokoi, to plaga tych cholernych goblinów. Bardziej się boisz goblinów niż orków? Boję się? Ja się wcale nie boję. Gobliny podkradają się w nocy do obozu i zabierają wszystko, co znajdą. Gdzieś niedaleko musi być gniazdo tych tchórzliwych stworzeń. Ile mi zapłacisz za pozbycie się goblinów? Nie musiałbym ciągle pilnować całego dobytku. To jest warte 100 złotych monet. Rozprawię się dla ciebie z tymi tchórzliwymi goblinami. No cóż, powodzenia. Gobliny to cholernie sprytne małe skubańce. Nie pozwól, żeby cię otoczyły. Albo już po tobie. No to wiemy. Chcesz trochę pohandlować? Zależy, co masz do zaoferowania. Pokaż mi swoje towary. Okej, ty tak jakby można powiedzieć też jesteś trochę myśliwym. No ja ci mogę posprzedawać co nieco. Tą tarczę sobie na razie zostawię, bo może mi się jeszcze do czegoś przydać. No, sporo mamy skór tych lodowych wilków. Ciekawi mnie, jakim cudem. Czy ja aż tyle tego zabiłam i nie wiem. Skórę bizona to na przykład mam przypadkiem totalnym. Nie wiem, no. Mamy tą jaskinię. Miałam się pytać, gdzie jest ten goblin. Dobra, one zaraz będą chyba wyłazić z tego, co mi się wydaje, bo one są, tak wiecie, rozłożone troszeczkę. No na pewno dzisiaj do Montery nie dojdziemy, szczególnie, że tutaj odbiłam właśnie na ten boczek i eksplorację zrobiłam w tej jaskini. Ale... Dobra, poczekam tutaj. Idziecie? Idziesz, tylko trochę masz upośledzone. Dobra. Dobra, chwilowo jest spokój i cisza. Okej, nie chciałam tak, ale niech będzie.
Dobra, teraz tak, góra albo dół. Może najpierw góra. Dzień dobry. Ała. Nic nie widzę. Dobra, te z dołu to chyba i tak do mnie nie przyjdą chwilowo. To nic nie da. Bo wiecie, że nie można usiąść na ławce podczas walki? Ja tego nie wiedziałam na przykład. Dobra, nie odsuwaj się. No i pięknie. To możemy się już teraz rozejrzeć. Złamany. Proszę cię, nie łam więcej tych wytrychów. Dla mnie absurdem jest to... Potrzebuję wytrychu. Co? Nie, nie wierzę w to. Cudownie. Muszę zapamiętać, że tu jest kuferek do otworzenia. Ale bieda. Wiecie co, byłam pewna, że mam multum tych wytrychów, bo wpadały tak raczej, nie? Był czas, że nie otwieraliśmy w sumie żadnych skrzynek. A tu się okazuje, że już nie mam. To cudownie. Mamy dwa kuferki do otworzenia tu. Ale do dupy. A u kogo? Nie no, ja się już teraz nie będę wracać. No dajcież spokój. Najgorsze jest to, że ten nie sprzedaje wytrychów. Może będzie miał gościu na farmie, bo w sumie tam już się zbliżamy pomału. Zabiłem te tchórzliwe gobliny. Nie obdarły cię żywcem ze skóry? No cóż, widzę, że masz talent. Zasłużyłeś na te 100 złotych monet. Dzięki. Naucz mnie czegoś o polowaniu. Mogę już? Brak ci dość... Nie mam punktów. Szkoda. Okej, kolejny dzik może być. Nie pogardzę. Mam jeden wytrych. Idziemy otworzyć kufer? Przynajmniej jeden możemy. Może ten metalowy, bo tam zawsze jakieś lepsze rzeczy są. Tylko muszę teraz robić zapisy i wczytywania non-stop, żeby to wypaliło. Masakra. Naprawdę, no nie spodziewałam się, że braknie mi wytrychów. Spodziewałam się wszystkiego, ale nie tego. Ja naprawdę już nie mam żadnych wytrychów? Mam jeden, czyli gdzieś znalazłam jeszcze jeden. Okej, no dobra. Przynajmniej mogliśmy się tutaj wrócić. Teraz byleby tego tylko nie zmarnować. Dobra, to możemy iść dalej. Jezu, ja wiem, że ja może powinnam sobie odpuścić te dwie skrzynki, ale po prostu mam taką ochotę, że chciałabym to wszystko zeksplorować, bo może się trafić coś naprawdę fajnego. Potem będę żałować, że tego nie mam. Chociaż wiadomo, no później jest tyle kasy i tego wszystkiego, że można to znaleźć, nie? Ale no niech będzie już. Się poświęcam. Dobra, tutaj ogarnęłam. Jeleń. Nie chcę jelenia. Ani żadnych jaszczurek, ani niczego takiego. Tu jest na przykład ścierwojad. Może być.
Tu bym się na szybko przebiegła, czy czegoś nie ma. Jakieś fajne rośliny na przykład, ale widzę, że chyba nie. Tu jest na przykład kolejny ścierwojad. O, jeszcze jeden. Dwa. Myślałam, że jest tylko jeden. Okej, słoneczne ziółko może być. Tu nie ma gdzieś dzika po drodze? Co mi zaznacza, przepraszam, O Jezu, nie wchodź w ekwipunek. Byłam pewna, że coś tutaj ciekawego będzie, a tu nie ma nic. Ale bieda. Tam w teorii mogłoby coś być. A czy mi się chce tu wspinać? W sumie to jest Gothic 3, tutaj łatwo się wspiąć. O proszę. Krwiobijce tutaj są. Też wam powiem, że nigdy w życiu tutaj nie wchodziłam. Nie ślizgaj się. Proszę cię, tylko się nie ślizgaj. Wiedziałam. Umieram? Nie wierzę. Mam za swoje. Ale tu może być coś ciekawego, bo nigdy tutaj nie byłam. Dlaczego mam nnie skorzystać i nie pozwiedzać? Ścierwojad na przykład jest. A kto wie, może jakiś kuferek będzie. Chociaż nie mam wytrychów, to co mi da ten kuferek? Ej, wiecie co, ja nie wiem, czy tutaj nie będzie gargulców jakiś. Bo było takie miejsce i to był jakiś easter egg, czy ogólnie... ukryta rzecz? Cieniostwór jest tutaj? Wy sobie jaja robicie ze mnie. Nie wierzę w to po prostu. Czy ja robię właśnie głupotę ever życia? Nie wiem. Wiecie, jeden to tam... Da się radę. Kolejne nowe miejsce. Krwiopit. Nie, po prostu ja nie wiem, co ja robię teraz, nie? Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem eksploracyjnym. Tak naprawdę eksploracyjnym. Ale w takim naprawdę pozytywnym tego słowa znaczeniu. Bo ja nigdy tutaj po prostu nie byłam. Naprawdę. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę w ilość zwierząt, jakie tutaj można znaleźć. Nawet jakaś jedna rzadsza roślinka się trafiła. To już jest coś. Ej, ale fajnie. Jestem pod wrażeniem.
Tam jest druga jeszcze. Umrę zaraz. Zdążę się wyleczyć? Zdążyłam tak na pół skilla. Wiecie, no za eksplorację się płaci. Ale jestem szczęśliwa, naprawdę, że odkrywam coś nowego, mimo tego, że naprawdę myślałam, że znam Gothica 3 tak od podszewki. To mimo wszystko, na przykład to miejsce jest dla mnie nowością, że tutaj możemy coś znaleźć. No i tutaj na przykład widać, wiecie, stąd na Luzie Monterę będzie widać. Znaczy się Cape Dan, Jezu. Tam Ardea jest na przykład. Nie no, spoko. Nie wiedziałam, że tutaj można wejść na te góry. I to w taki, wiecie, trochę naprawdę chamski sposób. Widziałam cię. W teorii naprawdę nic konkretnego, ale miło tak pochodzić, poznać coś nowego. Te gargulce to chyba będą jak się wchodzi bliżej Montery na tamte góry, jeżeli to było w Gothicu 3 tak jakby, bo mi się kiedyś wydawało, że tak, że gdzieś to właśnie widziałam na YouTubie, a później jak tam chyba gdzieś poszłam, to nie mogłam niczego takiego dostrzec. Ale jak dla mnie spoko. Fajnie, że tutaj się dało wejść. Tu się też da wejść. Chociaż tutaj jest bardziej już takie właśnie miejsce, że wiecie, raczej nic już tu nie ma. Chyba. Co ja robię? Nie wiem, co ja robię. Może chociaż jakieś F5 byś zrobiła, bo zaraz spadniesz. Idę przed siebie, nie wiem kompletnie gdzie. No była mowa o masywie górskim, no i faktycznie mamy masyw górski. Ale przydałoby się zejść na dół. Dobra, wracamy. Także dzisiaj bardzo eksploracyjnie bym powiedziała. Odkrywamy nowości z Gothica. Może, dobra, nie tak szybko, bo ja nic nie widzę, dokąd idę. Zaraz się to źle skończy dla mnie. Ale wiecie, taka jest seria, żeby poznać coś nowego. Ja poznałam, jak się w Gothicu 3 błądzi. W górach. No. Wiecie, to było takie dosyć kuszące w ogóle. Czemu tu ścierwojady żyją? Przecież ja je zabijałam. Czy w Gothicu 3 się przeciwnicy respią? Excuse me? I rośliny? Nie, no dobra, roślinę to mogłam nie zebrać, ale przecież biegaliśmy tutaj. Dobra, napijmy się czegoś, bo ta wytrzymałość mi się tak odnawia, jakby chciała, a nie mogła. I lecimy do farmy chociaż. Wybaczcie za to moje bieganie po głuszy bez sensu i po jakichś górach. Ale chciałam sprawdzić po prostu, co tam ciekawego jest, bo nigdy tego nie robiłam. A od tego jest seria na YouTubie, żeby sobie pobiegać, popatrzeć, znaleźć jakieś, nie wiem, może easter eggi, może nikt tam nigdy nie wlazł, oprócz mnie. Nie wiem. Wybaczcie mi za to. Dobrze poszłam? Tak. Bo przez chwilę miałam takie, gdzie ty idziesz? Nie no, jest okej. I już tak naprawdę jesteśmy na punkcie, gdzie byliśmy. Znaczy się prawie. Jeszcze trochę. Wiecie co? Możemy w sumie tędy przebiec na przełaj.
Będzie trochę szybciej. Niż robić takie kółko, taki slalom. Już teraz wam obiecuję, że nie wejdę na żadne góry, przynajmniej aktualnie. Chociaż kusi wejść tam na przykład, ale nie. Bez przesady. Dobra, zatrzymaliśmy się w tym miejscu. Przed tą jaskinią z krwią. Jesteśmy mniej więcej w połowie drogi do Montery. Tu mamy gobliny. Serio? Jak umrę, to się chyba zabiję, naprawdę. Że jak ja dostanę zaraz przez łeb, to będzie nieprzyjemnie bardzo. Przede wszystkim zróbmy F5, zanim ja zacznę dalej jeść. Trzeba zainwestować w mikstury. Dobra, już trudno. Fiolka, mikstura wytrzymałości, ognista strzała. O, kurde, znowu źle kliknęłam sobie. Trudno. Tutaj nie ma żadnego dzika? Oczywiście, że jest. No właśnie tutaj jest tak, że trzeba się rozglądać po bokach, bo tutaj jest sporo właśnie takich, wiecie, dzików, różnych rzeczy. Serio. Ile można się męczyć z jednym dzikiem? O, i to jest w ogóle chyba ciekawe miejsce. Co ja zabiłam? Bo mi się kojarzy, że ten krąg to podlega pod tak jakby... A nie, bo to jest jeszcze inne miejsce. Ale tutaj pamiętam, że właśnie nic nie było i byłam kiedyś taka zawiedziona bardzo, dlaczego tu nic nie ma. A, właśnie zrobiłam sobie skrót. No nie wierzę w to po prostu. Paskudo. Słabo. No ale tak właśnie, tutaj kompletnie niczego nie było. Dobra. Przez chwilę się zastanawiałam, czy idę w dobrą stronę. Jest kolejna krwiopica, może załatwimy ją na dystans. Bo już mi się nie chciało po prostu. Dobra, zbliżamy się pomału do farmy. To akurat dobrze. Tutaj tylko, żeby topielca nie zostawić. Bo to się, wiecie... Przyda się. Dobra, dobra, już nie będę tak przedłużać tego wszystkiego. Chodźmy na drugą stronę. No i dobra. I jesteśmy na farmie. Tu
będzie na Cape Dan? Na Ardea, okej. Zaraz. Nigdy cię tu wcześniej nie widziałem. Nie mów, że udało ci się prześliznąć obok orków. Jakich orków? Ja tylko tędy przechodziłem. Wyglądasz, jakbyś coś knuł. Zgłosisz się w ciągu 3 dni do Marika, przywódcy najemników w Monterze, albo będziesz miał kłopoty, jasne? Jak mogę się dostać do Montery? Jeśli udasz się ścieżką na północ, dotrzesz tam szybciej, ale na pewno zaatakują cię bandyci. Lepsza jest ścieżka na zachód. To dłuższa droga, ale mniej niebezpieczna. Rozumiem. Pokaż mi swoje towary. Masz wytrychy? Masz, dzięki Bogu. Kilofy też masz, to zabieram. Dobrze, moi drodzy, no to wydaje mi się, że w tym miejscu zakończymy dzisiejszy odcinek. Muszę pomyśleć, którą ścieżką pójdziemy, bo ogólnie teraz znowu nagrywam dla Was filmy na zapas, dlatego że wyjeżdżam na weekend i chciałabym, żebyście mieli co oglądać, więc troszeczkę nie będę mogła się posłuchać jakichś Waszych rad ewentualnych. No i tak, ewentualnie, no nie wiem, 2 ścieżki i tak trzeba sprawdzić, jedną i drugą. Ja często szłam do Montery tą łatwiejszą ścieżką, czyli tędy, a później tamtędy. Najczęściej jak chciałam wrócić do Dominika, mu powiedzieć o wykonanym zadaniu, to szłam właśnie tutaj obok tych bandytów, a jak chciałam ogólnie się dostać pierwszy raz do Montery, to szłam naokoło. Muszę pomyśleć, zanim jeszcze nagram dla Was kolejny film, ale i tak obie ścieżki sprawdzimy. Także chyba na spokojnie. Moi drodzy, kończymy już na dzisiaj. Jeżeli Wam się odcinek podobał, to zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film. Dajcie znać, jak Wam się seria podoba. I jeżeli, wiecie, nie zrobię jakichś zadań, które napiszecie na przykład teraz, w najbliższych odcinkach, to wykonamy je w przyszłości, więc zawsze możecie pisać jakieś tam porady i no będziemy coś z tym później działać. Dobrze, no, ja nie przedłużam już. Dziękuję Wam serdecznie. Do kolejnego filmu. Trzymajcie się. Cześć.